Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Ja nazywam się Janusz Wierycha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem. Kierunek, którym się zajmuję, to dietetyka kliniczna, czyli zastosowanie diety w leczeniu różnych dolegliwości. Jestem również dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. No i wszystkie te techniki łączę w mojej pracy po to, żebyśmy mogli sobie w naszym zespole Nature Day rozmawiać o różnych rodzajach suplementacji, o ekstraktach roślinnych i mieszankach, które służyć mają naszemu zdrowiu. A dzisiaj, szanowni Państwo, porozmawiamy sobie, postaram się najbardziej konkretnie, jak się da, przekazać informacje na temat tego, jakie różne choroby kardiologiczne mogą nam w życiu przeszkadzać, czyli cały układ krążenia i jakie preparaty możemy rekomendować do suplementacji dla osób, które albo chcą być zdrowsze, zapobiegać chorobom serca, naczyń krwionośnych, albo mają jakieś problemy i trzeba im pomóc, wspomagając różnymi preparatami ich zdrowie. W związku z tym, że układ krwionośny jest zbudowany z żył, tętnic, naczyń włosowatych, a w samym środku tego całego układu jest serce, w związku z tym dolegliwości, które będziemy mieli, bądź problemy zdrowotne mogą dotyczyć zarówno naczyń krwionośnych, jak i serca. Dlatego całościowo podejdziemy do tej wiedzy. Jeszcze jest jeden ważny aspekt. Proszę pamiętać, że kończyny dolne, nogi mają również naczynia krwionośne i mózg ma również naczynia krwionośne, więc cały ten obszar funkcjonowania uwzględnimy i będziemy też mówić troszeczkę o problemach z naczyniami krwionośnymi, różnymi zatorami, jak również powiemy sobie, co to jest udar mózgu, tak? Bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczna dolegliwość z dużym zagrożeniem naszego życia. Trzeba o tym pamiętać. Oczywiście, mówiąc o chorobach kardiologicznych, wiadomo, na choroby serca, na choroby naczyń krwionośnych człowiek chorował od zawsze. Ale proszę zwrócić uwagę, że tryb życia, który mamy, czyli mniejsza ilość aktywności fizycznej oraz niewłaściwa dieta, tak, czyli te wszystkie smakołyki w różnych fast foodach, które mi się serwuje, zapychamy, no nie pomagają nam w życiu. W związku z tym mówi się teraz, że te główne choroby kardiologiczne zaliczają się do chorób cywilizacyjnych, czyli zawał serca, różne inne choroby układu krążenia, takie jak udar mózgu, nadciśnienie czy przewlekła niewydolność serca, można wrzucić do wspólnego garczka pod tytułem choroby cywilizacyjne. Te czynniki zagrażające, które za każdym razem będziemy przypominać, szanowni Państwo, bo uważam, że edukacja, wiedza i dochodzenie do pewnego konsensusu powinno opierać się na powtarzaniu dobrych rzeczy i powtarzaniu złych rzeczy. Wtedy nam się to wszystko utrwa. I czynniki, które wzmacniają zagrożenie chorobami kardiologicznymi, to jest oczywiście tytoń, palenie papierosów, alkohol w nadmiarze, niewłaściwy sposób odżywiania, zanieczyszczenie środowiska i brak ruchu, czyli proste elementy, które zaliczamy do chorób cywilizacyjnych. Tutaj piękny obrazek, pan sobie coś tam popija i jeszcze zapycha żołądek jakimś smakołykiem z jakiegoś, jakąś bułkę z czymś wcina. No i ten obrazek ma posłużyć nam, żeby zobrazować czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Jest ich troszeczkę, a tak pobieżnie potraktujemy je, żeby nam się to utrwaliło, żebyśmy zapamiętali. Oczywiście predyspozycje genetyczne, wiek i płeć są bardzo ważne według danych statystycznych. Natomiast one bardziej służą statystyce niż temu, żebyśmy na co dzień na nie zwracali uwagę. No bo jak, co można powiedzieć, no jeżeli ktoś ma rodzinną predyspozycję do występowania na przykład choroby niedokrwiennej serca lub miażdżycy, to powinien pamiętać, że może u niego wystąpić jakaś predyspozycja genetyczna, czyli u danej osoby mogą wystąpić częściej problemy kardiologiczne. I po prostu o czym trzeba pamiętać, tak? Wiek i płeć, oczywiste rzeczy, tak? Szczególnie wiek, im człowiek starszy, tym to serduszko i naczynia krwionośne mogą słabiej funkcjonować. O tym pamiętam.
Nieprawidłowe odżywianie. Proszę pamiętać, że tutaj o nieprawidłowym odżywianiu mówimy albo o zjadaniu niewłaściwych tłuszczów, czyli typu margaryna, albo duże ilości węglowodanów, cukrów. Dlatego, że to są dwa najbardziej niebezpieczne elementy naszego żywienia codziennego. My się wcale nie boimy tłuszczu, szanowni państwo, jeżeli mamy odpowiednią dietę. Tłuszcz wcale nam nie szkodzi i to nie z powodu tłuszczu człowiek ma problemy. To jest nieprawda, eksperyment amerykański to udowodnił, jak zrobili ludzi w konia i zaczęli promować dietę beztłuszczową i wcisnęli wszystkim margarynę i okazało się, że no niestety, ale to jest jedna wielka ściema. Zresztą badania, które wtedy były przeprowadzone, niestety były, nazwijmy to, lekko naciągane. Więc ktoś miał jakiś cel, żeby przeprowadzić tego typu badania, które miały zmienić nawyki żywieniowe i tak naprawdę doprowadził do jeszcze gorszej sytuacji żywieniowej. Tak jak gdybyśmy mieli sobie uświadomić, co jest najzdrowszym pokarmem dla człowieka, to ja muszę państwu powiedzieć, że moim zdaniem najzdrowsze są jajka, tak, które zawierają gigantyczne ilości cholesterolu. No i możemy teraz rozpocząć dyskusję, kiedyś się spotkać na ten temat. Natomiast trucizną dla człowieka, która go zabija, jest cukier. I o tym trzeba pamiętać. Aktywność fizyczna, no to wiadomo, że im mniej tej aktywności, tym gorzej. O paleniu papierosów mówiliśmy. Jeżeli ktoś ma podwyższone ciśnienie tętnicze, to podwyższone ciśnienie tętnicze będzie wpływało na wszystkie narządy. Na mózg, na nerki, tak? Na krążenie płucne, na samo serce i ten organizm będzie się męczył przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym. Oczywiście zwiększone stężenie cholesterolu LDL jako czynnik diagnostyczny, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym organizmie, jak również stężenie trójglicerydów, stan przedcukrzycowy i cukrzyca, nadwaga, otyłość. To są te czynniki ryzyka chorób kardiologicznych. No to możemy sobie wyobrazić, jak taki człowiek wygląda. Jeżeli chodzi o dane statystyczne, czyli o przyczyny zgonów z powodu chorób układu krążenia, no to, szanowni państwo, wśród chorób układu krążenia najczęściej to choroba niedokrwienna serca, czyli wtedy, kiedy naczynia wieńcowe serca są pozatykane i serce nie dostaje wystarczającej ilości tlenu i krwi, która miała tamtędy płynąć. Możemy mieć niewydolność serca, ale ona może mieć bardzo szeroki zakres, są bardzo różne niewydolności serca. Tak? Mamy miażdżycę i mamy choroby naczyń mózgowych. To są przyczyny zgonów w różnych proporcjach. Bardzo niejednorodną i właściwie zawierającą się w bardzo wielu różnych problemach w innych przyczynach, zarówno w chorobie niedokrwiennej, jak i w chorobach naczyń mózgowych, może zawierać się miażdżyca. Czyli ona jest jakby elementem współistniejącym. Co warto pamiętać, to co mówiliśmy też o wpływie genów i płci na tą statystykę, to jest w ogóle też ciekawe, że kobiety, czy mówi się o tym, że kobiety rzadziej mają zawał serca, czy mają jakieś problemy z sercem. No nieprawda, kobiety również mają gigantyczne problemy kardiologiczne i również mogą przejść zawał serca, wcale nie rzadziej niż mężczyźni. Natomiast zdecydowanie wyższa jest śmiertelność u mężczyzn z powodu chorób układu krążenia. Czyli kobiety są znów bardziej wytrzymaniem. Czy pamiętacie, szanowni państwo, mówiliśmy kiedyś o depresji, która częściej dotyka kobiety, ale częściej z powodu depresji umierają mężczyźni. Jakie objawy, co jest niepokojącego w naszym życiu, co musiałoby zwrócić naszą uwagę, że coś jest nie tak z naszym układem krwionośnym? Jeżeli mamy duszność, czyli jeżeli idziemy sobie po schodach, normalnie wychodziliśmy na czwarte piętro i nagle idziemy sobie, nie wiem, w gości, bo ktoś mieszka w bloku i wychodzimy na pierwsze piętro i musimy się zatrzymać, bo nas przytyka, zaczyna nas dusić. Słuchajcie, to jest bardzo niepokojący objaw. To znaczy, że coś jest nie tak, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Jeżeli mamy sinicę, jeżeli mamy, chociaż to jest
taka bardzo dziwna rzecz, bóle w okolicy serca. Te bóle w okolicy serca wcale nie muszą być spowodowane chorobami serca. One bardzo często występują w problemach psychicznych, w jakichś depresjach, tak? Tego typu rzeczy. Ktoś przeszedł jakiś ciężki incydent w życiu, ktoś mu zmarł, ktoś się rozwiódł i tak dalej, jest w ogromnym stresie i ten ból serca często może występować wtedy. Natomiast zawał serca wcale nie musi objawiać się bólem zlokalizowanym w sercu, jak Państwo pamiętacie, może to być ból, który występuje na przykład w okolicy żołądka, tak? Albo na przykład boli bark lewy i promieniuje do ręki. Kołatania serca są bardzo ważnym objawem chorób układu krążenia, jeżeli mamy nierówne bicie serca. Mogą pojawiać się obrzęki, czyli serce nie przepompowuje wystarczającej ilości krwi i pojawiają się obrzęki. Mogą być również przesięki do jam ciała, jakiś płyn w jamie brzusznej. Omdlenia i bóle i zawroty głowy. To wszystko powinno skłaniać nas do wizyty u lekarza. Choroby kardiologiczne, wiecie, żeby nam lekarzom było łatwiej zrozumieć, nazwać i komunikować choroby, to my sobie je nazywamy i dzielimy. Zawieramy je w jakichś grupach. Ja nie będę w to wchodził. Warto natomiast spojrzeć na te choroby kardiologiczne, bo mamy tutaj zarówno choroby naczyń krwionośnych, mamy choroby serca, możemy, zwróćcie uwagę, mamy chorobę nadciśnieniową jako element osobny, reumatyzm serca to jest w ogóle takie pojęcie potoczne, kiedy z powodu gorączki reumatycznej dochodzi do zmian w sercu, na przykład do uszkodzenia zastawek serca. Tak? Czyli mamy bardzo różne grupy chorób układu krążenia. No i oczywiście mamy też arytmie, które sobie nazywamy. Po co my to robimy? Robimy to po to sobie dzielimy te choroby, żeby spróbować znaleźć po pierwsze przyczynę, po drugie odpowiedni sposób diagnozowania, żebyśmy mogli iść w jakimś kierunku, jak diagnozować i co nam z tego wyniknie. Później, jak już zdiagnozujemy, żebyśmy mogli podawać odpowiednie leki, jeszcze w międzyczasie robi się tak zwaną diagnostykę różnicową, czyli my porównujemy różne objawy i wyniki i zastanawiamy się, czy to jest ta choroba, czy może inna. Tak? Czyli musimy wykonać jakąś diagnostykę różnicową, żeby sprawdzić tak naprawdę, tak do końca dobrnąć, żeby znaleźć przyczynę choroby i ją nazwać, bo to jest najważniejsze. Jeżeli znajdziemy przyczynę choroby, to jest duża szansa, że będziemy mogli lepiej leczyć pacjenta. Zagrożenia kardiologiczne. No, myślę, że tutaj te trzy, które wymieniłem, które zaraz sobie przypomnimy, są najważniejsze. Ja tylko przypomnę, jak one mogą przebiegać i mniej więcej jakie mamy podziały związane z tymi chorobami. Czyli mamy udar mózgu, są różne rodzaje udarów mózgu, żylną chorobę zakrzepowo-zatorową i zawał serca. I w udarze mózgu czasem różnie się nazywa te udary mózgu, ale musicie Państwo wiedzieć, że są dwa rodzaje udaru mózgu. Tak, bo to jakby czasem wrzucamy to wszystko do jednego worka. Albo nam się coś zatkało i mamy udar niedokrwienny, albo coś pękło i coś krew się wylała i mamy pęknięcie ściany tętnicy, czyli mamy udar krwotoczny. I na takie dwie główne grupy możemy sobie podzielić udary. Ten udar niedokrwienny, czyli to zatkanie tętnicy mózgowej, to jest najczęstszy powód udaru mózgu. 4/5 przypadków to są właśnie te udary. Bardzo częstym powodem udaru jest zatkanie tętnicy spowodowane miażdżycą, często oderwanie jakiejś blaszki miażdżycowej lub jakiś zator. Powstaje skrzeplina, ona idzie sobie do mózgu i tam zatykane są naczynia mózgowe, czyli zatkanie, udar niedokrwienny.
często takie problemy z zatorami pojawiają się u osób, które mają albo chore serce, albo mają arytmię. I serce zaczyna bardzo szybko bić, ale tak bije, że nie przepompowuje tej, tak niewydajnie sobie bije, tak? Czyli nie przepompowuje tej krwi, tylko ta krew jakby wolniej płynie, a w niektórych miejscach właściwie stoi. I wtedy może dojść do powstania takiego zatoru, takiej skrzepliny, która po prostu w momencie, kiedy przywróci się rytm serca, ona zaczyna płynąć nurtem krwi i dochodzi do tego najwęższego miejsca, gdzie się usadawia i może zatkać przepływ w tętnicy. No i udar krwotoczny, tak jak powiedziałem, najczęściej spowodowany pęknięciem się ściany tętnicy mózgowej. Ona albo jest to jakieś wybrzuszenie, tak, tej ściany tętnicy, albo jakieś inne osłabienie, no i wtedy mamy problem, bo mamy udar krwotoczny. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, czyli zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. To są dwie postacie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. I tutaj mamy duży, masywny zator i wykrzepianie. I to może powodować, że do płuc płynie duża ilość takich mikrozatorów, które zatykają żyły w płucach. I nie mamy niewydolność krążenia i de facto mamy zawał płuca. Jeżeli mówimy o przyczynie powstania zakrzepu w żyłach, to jest bardzo ważne, to jest triada Virchowa, czyli to jest zwolnienie przepływu krwi. Czyli proszę pamiętać, że to zagrożenie życia może powstać na przykład, kiedy lecimy samolotem na jakąś daleką trasę, bądź jedziemy samochodem i sobie siedzimy w samochodzie ileś tam godzin. Nie robimy przerw, nie wysiadamy z tego samochodu, nie idziemy sobie na krótki spacer. Trzeba uruchomić. Proszę pamiętać, że serce przepompowuje krew, tak można by powiedzieć, do wysokości połowy uda. Natomiast tak na kończynach dolnych, aż do stóp, to krążenie jest bardzo słabe. Tak naprawdę to krążenie daje nam skurcz mięśni. Czyli jeżeli my się poruszamy, to wtedy przepompowuje się tą krew z kończyn dolnych. Mamy też taką sytuację, kiedy jest większa aktywność czynników krzepnięcia nad czynnikami, które hamują układ krzepnięcia. Krzepnięcie to jest jedna bardzo skomplikowana kaskada wzajemnie wpływających na siebie różnych czynników. Jeżeli więcej jest czynników, które powodują aktywację układu krzepnięcia, może dojść do takiego zakrzepu. I uszkodzenie ściany naczynia, czyli jakiś uraz, mikrouraz, na przykład podczas operacji kończyny dolnej, może być czynnikiem uruchamiającym powstanie takiego zakrzepu. Objawy są bardzo niebezpieczne i gwałtowne. Mamy gwałtowną duszność, silny ból w klatce piersiowej, kaszel z krwiopluciem, a w ciężkich przypadkach wstrząs, tak? Ze spadkiem ciśnienia tętniczego i utratą przytomności. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, wymagająca natychmiastowej interwencji lekarskiej, żeby można było tego człowieka uratować. No i mamy zawał serca, nie będziemy o nim dużo mówić. Myślę, że wielokrotnie Państwo słyszeliście, wiecie, o co chodzi. Zawał to jest ból w klatce piersiowej, zwykle bardzo silny, piekący, dławiący, ma takie nazwy, gniotący lub ściskający, który trwa dłużej niż 20 minut i narasta. I on nie przechodzi po podaniu leków rozszerzających tętnice wieńcowe. Czyli coś się tam zatkało i nie chce się odetkać. Natychmiast należy wezwać pogotowie. Są też niespecyficzne
objawy zawału serca, czyli zatkania tętnicy wieńcowej u 10-20% chorych. Jest to promieniowanie do żuchwy, lewego barku, lewego ramienia, tak, górnej części nadbrzusza, często przypominający bóle wrzodowe, a bardzo rzadko również do okolicy międzyłopatkowej, czyli promieniuje sobie aż na przestrzał do pleców. Warto o tym pamiętać, bo te bóle są często niecharakterystyczne, nie wolno ich ignorować. No i kolejny czynnik, o którym dzisiaj chcemy sobie chwilkę porozmawiać, to jest cholesterol. Tak jak pokazują statystyki, no 1/4 zgonów kardiologicznych powodowana jest miażdżycą, ale rzeczywiście on występuje w różnych chorobach kardiologicznych jako element współistniejący. I tutaj mój komentarz, szanowni państwo. Powodem odkładania się cholesterolu w naczyniach krwionośnych jest zniszczenie ściany naczynia krwionośnego. Czyli sam cholesterol, który ma każdy z nas, nie pójdzie do naczynia krwionośnego, które będzie zdrowe. Czyli sam cholesterol, który jest nam niezbędny do życia, nie czyni szkody bez powodu. My musimy narozrabiać, szanowni państwo, bądź musimy mieć predyspozycję genetyczną do tego, żeby cholesterol mógł nam zaszkodzić. Tak naprawdę błędy dietetyczne, a właściwie mówi się, że stan zapalny naczynia krwionośnego jest powodem miażdżycy. Jest to główny powód miażdżycy. Tak, i to jest miażdżyca w większości wypadków to są zmiany niewielkie. I dopiero kiedy, zwróćcie uwagę, aż 70-80% światła tętnicy jest zatkane, dopiero wtedy może dochodzić do takiego drastycznego zmniejszenia dopływu krwi, na przykład do serca, że pojawiają się objawy. Czyli jakiś ból, na przykład związany z aktywnością fizyczną, tak? Ból wieńcowy. Oczywiście zdarza się w skrajnych wypadkach, że miażdżyca kończy się źle, ponieważ blaszki miażdżycowe, które są kruche, mogą się po prostu oderwać i zatkać naczynie krwionośne i spowodować na przykład udar mózgu czy zawał serca. I warto tu podkreślić, że główną rolę w powstawaniu rozwoju miażdżycy odgrywa miejscowy proces zapalny obejmujący ścianę tętnicy. Szanowni państwo, tak jak w kabarecie, proszę sobie to wężykiem i zapamiętać. Jeżeli będziecie pamiętać, że jednym z najważniejszych czynników, które niszczą układ krwionośny, jest jakiś stan zapalny, który bardzo często powstaje w związku z błędami dietetycznymi, czyli na przykład obżeraniem się słodyczami bądź paleniem papierosów, to będziecie wiedzieli, że jeżeli nie chcecie mieć miażdżycy tętnic, to przynajmniej te dwa elementy musicie ze swojego życia usunąć, tak? Czyli słodycze i papierosy. No i tutaj jest aorta, przekrój przez aortę z materiał sekcyjny. Tutaj widzimy makroangiopatię, czyli biedna ta aorta, która po prostu wygląda jak jedna wielka rana, gdzie mamy wybroczyny krwawe, gdzie mamy blaszki miażdżycowe, gdzie mamy takie gigantyczne zmiany w tętnicy. Tak? Zobaczcie, jak to wygląda. I te postacie, które możemy mieć w tej makroangiopatii cukrzycowej, to są właśnie te choroby, o których rozmawialiśmy. Czyli choroba niedokrwienna, zawał, udar mózgu, czy miażdżyca zarostowa kończyn dolnych. No i mamy też mikroangiopatię i zwróćcie uwagę, że tutaj są różne postacie i może zaatakować nerki, może zaatakować oczy, tak? Może zaatakować na przykład, tak jak to jest typ neuropatii cukrzycowej, stopa cukrzycowa. Czyli wtedy zmiany destrukcyjne w przebiegu cukrzycy dotyczą mniejszych naczyń krwionośnych, drobnych tętnic żył i naczyń włosowatych. I tak to już jest, że musimy pamiętać o tym, żeby
po prostu dbać o te naczynia, nasze naczynia krwionośne, no bo dzięki temu możemy sobie żyć w zdrowiu, tak? Nie martwić się, że coś złego nam się przytrafi. Zwiększamy znacząco prawdopodobieństwo długiego, zdrowego życia i możemy uniknąć udaru mózgu, zawału serca. Dlatego suplementacja ekstraktami roślinnymi w mieszankach, które dla Państwa przygotowaliśmy, jest bardzo cennym sposobem suplementacji również w chorobach kardiologicznych. I tak na przykład mieszanka Optic Cardio to jest mieszanka naturalnych, co podkreślamy, ekstraktów ziół i roślin, które wspierają pracę serca, utrzymanie prawidłowej ilości tlenu w krwi tętniczej, tak? I mają właściwości antyoksydacyjne, czyli wszędzie tam, gdzie mamy albo osobę, która jest narażona na miażdżycę, na udar, na zawał, osoby, które no, źle traktowały swój organizm, czyli palenie papierosów, cukrzyca. To są osoby, które powinny suplementować tego typu mieszanki. I tutaj troszeczkę o tych roślinach chciałem Państwu przypomnieć, czyli mamy pomarańcze, głuk, szałwie, winorośli, resweratrol sam w sobie, sosnę śródziemnomorską, to nie jest ta nasza sosna, tylko to jest troszeczkę inna sosna i tiamina, czyli jedna z witamin z grupy B. Citrus sinensis to jest pomarańcza chińska, która słynie z tego, że może pomagać chronić naczynia krwionośne. Uwaga, przed czym? Przed stanami zapalnymi. Czyli pamiętacie Państwo, jak prosiłem, żeby zaznaczyć wężykiem, powodem miażdżycy są stany zapalne, a zatem podanie pomarańczy chińskiej w suplementacji, tak jak witaminę C, która przebogata jest ta pomarańcza, to jest po prostu element ochrony naczyń krwionośnych przed stanami zapalnymi. Czyli każda z tych roślin, która jest tutaj, tych ekstraktów, ma określoną funkcję, jak zawsze. Ekstrakt z głogu, jak Państwo wiecie, ekstrakt z głogu jest pewnym wzorcem, który wpływa w kapitalny sposób na prawidłowe funkcjonowanie naszego serca. Czyli podanie ekstraktu z głogu powoduje, że to nasze serce bije pełniej, silniej, że czas pomiędzy tymi skurczami, czyli czas, w którym serce wypełnia się krwią, jest dłuższy. Czyli kiedy serce napełni się krwią, może silniej wycisnąć tą krew i dostarczyć ją do dalszych dystalnych, jak to się mówi w medycynie, części ciała. Tak? Dodatkowo jeszcze poprawia utlenowanie krwi tętniczej. Tak? Czyli zobaczcie, to wszystko powoduje, że nasze naczynia krwionośne, nasze serce pracuje wydajniej i jest lepiej chronione. Głóg jest absolutnym wzorcem rośliny, która ma pomagać wszystkim osobom z chorobami serca i naczyń krwionośnych. Mamy szałwię czerwonokorzeniową, która również ma podobne funkcje, czyli chroni nasze mikronaczynia krwionośne i wspiera prawidłowe ciśnienie krwi. Z owoców winorośli, tak, wyciągamy bardzo wiele silnych antyoksydantów i jednym z nich jest resweratrol, szanowni Państwo, który jest słynny, dlatego że to właśnie z resweratrol stał się gwiazdą, jak w medycynie zaczęto mówić o paradoksie francuskim, czyli to jest jeżeli ktoś źle się odżywia i nawet nie szanuje swojego organizmu, a dostarcza do organizmu ekstrakt czerwonego wina, bo to stąd pochodziło, to wysoka zawartość antyoksydantów powoduje, że ten człowiek rzadziej będzie chorował na choroby układu krążenia niż nawet osoba, która będzie miała lepszą dietę. Czyli rola antyoksydantów, na przykład antyoksydantów z winorośli czy resweratrolu, jest jednym z kluczowych elementów suplementacji układu krążenia.
No i mamy sosnę śródziemnomorską. Ona ma kapitalne właściwości wspomagające pracę naczyń krwionośnych. Proszę pamiętać, czyli wspiera nasze mikrokrążenie, tak? Utrzymuje jakby prawidłową przepustowość, czyli ta sprężystość naczyń krwionośnych, kondycja ściany naczyń krwionośnych jest lepsza w momencie, kiedy zastosujemy ekstrakt sosny śródziemnomorskiej. Z ciekawostek, to nie jest, tak jak powiedziałem, taka zwykła sosna, to jest sosna unikatowa absolutnie, jest chroniona, także ekstrakty z tej sosny są pozyskiwane ze specjalnych hodowli. No i oczywiście tiamina, która poprawia metabolizm energetyczny komórek, również komórek serca. Ponieważ mówiliśmy o tym, że trzeba chronić nasz organizm przed stanami zapalnymi, więc nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, żebyście nie zastosowali u siebie bądź u osób, które chcą pomóc wspomóc pracę mózgu, serca, naczyń krwionośnych, żeby nie podać takiej osobie omega-3. I tutaj proszę pamiętać, że te wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 występują w idealnej proporcji tam, gdzie mamy ekstrakty z ryb. Oczywiście byłoby super, gdyby to były czyste chemicznie ryby, tak? Ekologiczne, nazwijmy to, a nie hodowlane jakieś, nie wiadomo czym karmione. W związku z tym omega oleum forte IQ jest absolutnie obowiązkowe dla osób, które mają problemy kardiologiczne. Mamy tam olej z sardeli peruwiańskiej, tak? Stabilizowany 100% naturalnym olejem full spektrum liści rozmarynu. Mamy naturalny aromat cytrynowo-wiśniowy. Mamy tokoferole, czyli antyutleniacze z kiełków pszenicy, tak? I przebogatą ilość antyoksydantów z owoców rokitnika, również w formie oleju full spektrum. Więc zobaczcie, no moim zdaniem jedna z najdoskonalszych mieszanek na świecie, w ogóle jeżeli chodzi o kompozycję, ja nie mówię tutaj o porównaniach omegi-3, po prostu mnóstwo świata, mamy go do dyspozycji i muszę państwu powiedzieć, że naprawdę tak jak optiprobiotyk, tak jak neurostres, tak czy olej CBD, omega oleum forte IQ należy do no, jednym z najbardziej wyjątkowych na świecie preparatów o takim składzie. No i oczywiście, jeżeli mówiliśmy o miażdżycy, to należy wspomagać pracę jakiego narządu? Wątroby. W związku z tym w naszej kompozycji powinien znaleźć się również OptiLDL HDL, tak? Którego rola to jest wspieranie prawidłowej funkcji dróg żółciowych i metabolizmu lipidów, również prawidłowy metabolizm cholesterolu. I tutaj są różne rośliny, które mogą nam w tym pomagać, czy balsamowiec, amla, bakopa, służą do tego, żeby poprzez substancje aktywne wspierać przemiany biochemiczne i komórki wątrobowe do tego, żeby odpowiednia ilość cholesterolu była metabolizowana i żeby nie było nieprawidłowych proporcji cholesterolu HDL i LDL. Jak państwo pewnie pamiętacie, składniki OptiLDL, HDL wpływają na tą wątrobę również w taki sposób, ponieważ cholesterol jest prekursorem kwasów żółciowych i jest w ten sposób wydalany z organizmu, jeżeli jest go nadmiar. To proszę o tym pamiętać. Tutaj zresztą, szanowni państwo, jedna z moich ulubionych roślin, które na co dzień polecam państwu, no zresztą sam skład jest wspaniały, tak? No drzewo oliwne, nie ma co wspominać, balsamowiec indyjski, liściokwiat, czyli amla, bakopa, beta-sitosterol i awokado, słuchajcie. Muszę państwu powiedzieć, że czasem sobie żartujemy, że jak ktoś przychodzi do mnie i szukamy jakiegoś idealnego owocu, to awokado jest właśnie takim idealnym owocem. No i ostatnia mieszanka. Pamiętacie państwo, jak mówiliśmy o tym, że antyoksydanty są kluczem do sukcesu w ochronie serca i naczyń krwionośnych.
antyoksydanty, które zmniejszają stan zapalny, który występuje w naczyniach krwionośnych. Zatem jeżeli mamy na myśli antyoksydanty, czyli właściwości przeciwutleniające substancji pochodzenia naturalnego, no to szanowni państwo, no myślę, że powinniście pamiętać. U mnie w lodówce jest zawsze OptiOxy i powiem państwu, że też jak był COVID, czyli jak baliśmy się burzy cytokin, również mieliśmy w domu OptiOxy. Czyli to jest taka uniwersalna formuła antyoksydacyjna, które muszę państwu powiedzieć, że obok OptiProbio i Omega Oleum powinno znaleźć się w każdej naszej lodówce i myślę, że powinno trafić pod strzechę taki no, unikatowy element naszej dbałości o zdrowie. Tak? Można sobie, można wiele rzeczy kolekcjonować w życiu, ale kiedy ktoś chce być zdrowy, to powinien kolekcjonować również odpowiednie mieszanki. I OptiOxy właśnie do nich należy. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj przeróżne antyoksydanty pochodzące z różnych roślin, grejpfrut, awokado, czepota, pałdarko, aksamitka, gdzie wiecie państwo, że jeżeli mamy problemy ze wzrokiem, to aksamitka wzniesiona jest jakby znowuż mistrzem świata w dostarczaniu antyoksydantów poprawiających pracę siatkówki oka, czyli luteina, zaaksantyna, alga eklonia, kawa, pomidor zawierający likopen, jeden z najcenniejszych antyoksydantów, no i oczywiście ekstrakty z winorośli. Szanowni państwo, dzisiaj przypominaliśmy sobie, w jaki sposób możemy wspierać nasze serce, jak możemy wspierać nasz układ krwionośny. Nie jest to najprostsze, tak? Trzeba dbać o bardzo wiele elementów naszego zdrowia, ale myślę, że kiedy będziemy pamiętali o połączeniu tej suplementacji, którą tak pielęgnujemy, a przecież tak bardzo staraliśmy się stworzyć najlepsze na świecie preparaty. Powinniśmy się dzielić tą wiedzą, powinniśmy pokazywać innym, jak fajnie mogą dbać o swoje zdrowie. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze aktywność fizyczną i dołożymy do tego odpowiednią dietę, to szanowni państwo, mam tą przyjemność spotykać się z wieloma pacjentami i w chorobach przewlekłych, w chorobach cywilizacyjnych, muszę państwu powiedzieć, że wiele z tych osób wychodzi z chorób nieuleczalnych. Czyli można powiedzieć, że no, kiedy przychodzi do lekarza pacjent, który ma nadciśnienie tętnicze, no to mówi się, no tak, no do końca życia będzie brał leki. Ale to nie musi dotyczyć każdej osoby, słuchajcie. Jeżeli pozwolimy na regenerację tego organizmu, damy odpowiednie ekstrakty roślinne, damy odpowiednią dietę i zmienimy tryb życia, tak, wywalimy te śmierdzące, trujące papierosy i zaczniemy być aktywni fizycznie, to szanse na to, że nie będziemy mieli nadciśnienia, są ogromne. I tutaj idiopatyczne nadciśnienie tętnicze, muszę państwu powiedzieć, w bardzo wielu przypadkach jest uleczalne. Tak samo jak cukrzyca typu drugiego. Więc nie poddawajmy się, dzielmy się tą wiedzą, bo to jest naprawdę fajna rzecz. A radość, kiedy komuś możemy pomóc, naprawdę rekompensuje wszelkie nasze trudy. Także trzymam kciuki za państwa sukcesy, żebyście mogli sobie też tą swoją radość w życiu, jak pomagacie innym, mieć. Życzę wszystkiego dobrego. No i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny webinar w poniedziałek za tydzień o 20. Pięknie dziękuję za uwagę i zachęcam też do tego, żebyście państwo pisali do nas, a jeżeli macie jakieś problemy, czy chcecie coś skonsultować, na adres pytania@naturday.pl. Wszelkiej pomyślności i wszystkiego dobrego dla państwa. Dobrej nocy.